Siemanko, z tej strony Restauracja Hip Hop, a w dzisiejszym odcinku newsów Young Leosia rozkręca koncert Szapsona, Malik Montana zapowiada swój nowy numer, który wyjdzie w piątek, czy Sobel i Sana na wspólnym koncercie w Kielcach. Zapraszam wszystkich do obejrzenia tego materiału, ale jeszcze zanim to zapraszam także na mojego Instagrama Restauracja Podługa Hip Hop. Wielkimi krokami zbliżamy się do 100 followersów, a przypominam, że wtedy będzie konkurs na płytkę. Zostawiajcie także łapki w górę, subskrypcje, komentarze, a teraz zapraszam Was do oglądania. Zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, aby być na bieżąco z tematyką polskiego hip-hopu. 9 lipca Malik Montana zaprezentuje nam nowy utwór na ficie z... Ruszyć ma także ich wspólna sprzedaż produktów CBD. Na Instagram Malika został wrzucony snippet tego numeru. Na kanał Młody Koala wleciał vlog z solowego koncertu Kukona w Katowicach. Polecam obejrzeć, można zobaczyć, jak wszystko wygląda od tyłu, cały backstage. Shimmy Shims, Osaka, Przyło, Gibbs, Michel czy Bobber, czyli raperzy z wytwórni Que Quality, na swój Instagram wrzucili relacje, gdzie oznaczają, że są na Malcie. Prawdopodobnie niedługo możemy spodziewać się jakiegoś fajnego projektu, nutki z fajnym klipem, no chyba, że polecieli tam po prostu na wakacje, w co wątpię. Póki co nie zdradzili więcej szczegółów. Na kanał Lachu wleciał nowy odcinek z serii, gdzie możemy obejrzeć testy na piłkarza różnych znanych osób. Tym razem w serii wystąpił BDOS i Lanek, nie zabrakło pięknych bramek czy kiwek. On to ma, chłopak to ma. A tak jest! Nie. Tak jest! Co? Ja wol Bundesliga, Union Berlin, ja! Nie, to jest za mocne po prostu. Man of the man. Żebson podczas transmisji u Barbera wytłumaczył, dlaczego zapuścił zarost. Zapuściłem zarost, ponieważ zmarł mój tata, który całe życie nosił wąs. I w formie takiej żałoby, przez to, że bardzo mi się kojarzy z nim wąs, to stwierdziłem, że zapuszczę wąsa dla niego. To jest taka moja forma żałoby. Young Leosia rozkręca koncert u Żabsona i tańczy na scenie Szklanki. White na swoim Instagramie pokazał łańcuch i został spytany o nową piosenkę. Nie widzę tego za dobrze, ale... Tak, teraz wygląda. Fajny łańcuch Leiciur, bardzo dziękuję. Czekałem do niego chwilę. Kiedy nowy traczek? No już niedługo, no. Nie, tak na poważnie to jeszcze chwila. Na kanał SBM wleciał trailer największego solowego koncertu w historii polskiego rapu. Wydarzenie ma być jedynym koncertem promującym nowy materiał artysty w Polsce, a bilety są dostępne już jedynie w ostatniej puli. Do reszty informacji zostawiam link w opisie. Wspólny koncert w Kielcach zagrali Sanach i Sobel. Pięknie dobrany duet zagrał najpierw swoje repertuary, a później połączyli siły i mogliśmy usłyszeć Druga 00 czy Fiołkowe pole w wykonaniu tej dwójki. Samo połączenie mi się bardzo podobało, a wy napiszcie w komentarzu, czy chętnie usłyszelibyście pełnoprawny numer od tej dwójki. Czemu jak to śniegu pół, wraca znów, wraca znów, wraca znów. Czemu dzięki za obejrzenie materiału, przypominam oczywiście o łapce w górze oraz subskrypcji, zachęcam do zostawienia swojej opinii w komentarzu, pamiętajcie, że każda aktywność mi pomaga, mówiła do Was Restauracja Hip Hop.